Okej, jestem z powrotem. Dobra, 13 to jest bardzo fajna liczba. Dobra, bo ja tutaj już zgubiłem trop. Wracamy teraz tą samą drogą. Bo szczerze powiem, nie pamiętam, co jest na lewo. No bo dobra, w sumie mogłem zginąć. Czemu by nie? Auć. No. Auć. Jest spybot. Dobrze, że tu pojechałem. Dobra, Mojo Room. Smells like green sprays. Czyli z tęczem mamy chyba pokonać tutaj wszystkich, co nie? Ta, te kamerki musimy pokonać. Raczej nie kamerki, tylko te... Boże, te miny takie w sumie. Dla mnie to są w zasadzie miny. No, bo to są miny w sumie, więc dobra. Co ja tutaj, kurde, staram się doszukiwać drugiego dna w serii Crasha. Spierdzielajcie ode mnie, oboje. Jak nie musicie, to nie przeszkadzajcie. Dobra, zdymałem już to. Już mi się nie uda. Dupa. Dupa zbita. Dupa kasztan. Dupa kasztan. Jeszcze raz trzeba robić. Musiało kiedyś dojść do tego, żebym jakiś Mojo Room powtarzał. No musiało, po prostu było zbyt dobrze, co nie? Boże, mój stan życia jest po prostu epicki. Dobra, let's go. I pierwsze co atakujemy, spajków. Bo oni mi najbardziej przeszkadzają teraz. Można było tak od razu. Można było tak od razu. Dlaczego tak się nie stało? Nie wiem. Jakaś klątwa let's play mnie tutaj dopadła. Nie ma tutaj tego Mojo generatora. Ale mnie gra wała zrobiła. No nie ma go. W momencie, kiedy najbardziej tych mojosów potrzebuję. Ale dupa. A, tyle dostałem. Myślałem, że on się kurde spełni co każde powtórzenie tego Mojo Rooma, a tu się okazuje, że nie. Bo po co? No bo po co ma się spełnić? No kurde po co? Okej. Ale po dupie żeście dostali. Hehe. Frajerzy. I to tyle? Lol. Myślałem, że trochę więcej ich będzie. No ale okej, spoko. Też kumam. Kumam czacze. Czyżby... Nie, to nie jest zakończenie epizodu. Nie, to jeszcze nie jest zakończenie epizodu, ponieważ mamy jeszcze, kurde, spyboty do zniszczenia. Tam widzę już jednego. No nie! Moi drodzy, oto przed państwem debiut nowego tytana, czyli Sludge. Jeden z moich nieulubionych tytanów. Nienawidzę Sludge'a. Dobra, miejmy to już za sobą. I to było właśnie zmarnowanie, kurde, czegoś, co mogłem już użyć przeciwko Sludge'owi.
Ale spoko, mam 12 żyć. A, to się zrespawnowało, spoko. To jeszcze lepiej. Lepiej dla mnie. Może się zrekompensuje teraz. Ta, zrekompensuje się. Więc co Slacz może umieć? Co Slacz umie? Umie naparzać tak ze swojej ręki, co widzicie zresztą. Potrafi żygać. Tym żygiem jest w stanie kogoś instakillować, tak więc pamiętajcie o tym. I żygamy X-em, tak by the way. Dla osób ciekawskich. O, chyba życie wpadnie. Dawaj, nie. Tego właśnie nie lubię strasznie w Titansach, że są takie, powiedzmy, powolne te cutscenki, jak osiadasz Tytana, nie? O, świetnie. Dobra, spyboty wszystkie zniszczone. Nice. To już tylko nam zostanie skoczyć poziom. Bo już wszystko mamy. No i niestety 11 żyć też mamy, więc no. Ale to myślę, że łatwo nadrobimy. No odpierdzielcie się ode mnie. Downy jedne. Dwóch naraz od razu, a co? Nie będziemy się tutaj szczypać. Spierdzielamy teraz. No, gicie mi z oczu, frajerzy. 11 życie, przynajmniej nadrobione, kurde. Chociaż tyle. Bo nic więcej nie proszę, tylko o nadrobienie życia. Serio mówię. Może mi się uda w tym let's playu nawet ładny rekord wybić. Zobaczymy. O! Osiadamy kolejnego. Dobrze. Teraz spierdzielamy. Dobra. Uciekamy jak najdalej. To jest taka... Szybko, szybko, szybko. Dobrze. Dobrze. Dobra, przyznam, że na hardzie jest hardo. To mogę przyznać. Dobra, to był ostatni. To był ostatni, uciekamy stąd. Uciekamy stąd, powiedziałem. Tak więc to była też końcówka, która sprawiła, że żeśmy rage'owali dosyć srogo w tej gierce. Ta końcówka tego epizodu. Nienawidzę jej na hardzie. No i kurde, pany, mamy golda. Dobrze. Uga buga. No i mamy tam oczywiście info o Sludge'u odblokowane, ale to tam, wiecie, można na to przymknąć oczko. I tak wygląda nasz skończony 9 epizod. Brakuje nam oczywiście standardowo dwóch tych. Tutaj oczywiście 15 Scorporilli, tu z kolei 50 Sludge'y. Więc mogę teraz śmiało powiedzieć, że już jesteśmy w połowie gierki. 40%, zaczynamy 10 epizod na 20, bo przypominam, że ta gra ma tylko 20 epizodów, tak więc... No, już połowę gierki będziemy mieli, tak jak w Let's Playu z Jacka dwójki, nie? No. To co? Zabieramy się dalej, kurde, za granie.
Episode 10. A Sludge Too Far. No i zaczynamy z grubej rury. Coś jest tutaj bombardowane, jak widzimy zresztą. I fajne jest to, że w sumie to jest ta grota, którą właśnie... w której skończyliśmy poprzedni level, poprzedni epizod. I byłaby beka, gdyby przykładowo tak przejść, nie? I nagle gra cię cofa do 9 epizodu tak z automatu, nie? To by było nawet całkiem spoko. Ale dobra, co chcę powiedzieć? Combo King, jaki tutaj mamy do zrobienia, to jest 15. Z tego, co widziałem. I ciekawostka jest jedna, jeżeli chodzi o ten poziom. Mianowicie, nazwa tego epizodu nawiązuje do filmu z 1977 roku A Bridge Too Far. Bo wiecie, tutaj jest A Sludge Too Far, a film nazywał się A Bridge Too Far. Tak więc no, taka ciekawostka. Może nam się tutaj też uda zrobić ładnego combo Kinga, no bo tutaj tylko 15 z kolei, więc nie powinno być aż tak źle. No i uwaga oczywiście na rakiety, które spadają. Level design tego poziomu standardowo jest bardzo ładny. A, sludge musiały się tutaj pojawić, no bo skoro już się pojawiły w poprzednim, no to czemu by nie mieli tutaj ich wepchać, twórcy? Logiczne w sumie. W końcu jak jest nowy tytan, to trzeba... trzeba go wszędzie dawać wręcz. Najgorsze jest to, że te moje kopniaki gówno mu robią. Jeżeli mam być szczery. Oni jeszcze grupkami idą, to jest jeszcze gorzej. No i ułatwiacza nam mi tutaj nie zrespią, bo po co? Najlepiej byłoby, gdyby jeden tutaj przylazł. O, na przykład ten. Bo tak jak oni są grupką, to jest wiadomo, że ciężko, bo oni tutaj zaraz cię z grupką dojadą wszyscy. Dlatego na przykład nie jest mi na rękę to, że ten się zaczyna tu pojawiać. Frajer jeden z drugim. Dobrze. I z sludge'a do sludge'a drugiego. No dawajcie, dawajcie, chodźcie tu. Żygami was, kurde, pocisnę. Cóż za prymitywność. Slide Duration Upgrade. Okej, okay, mamy kolejny upgrade do naszej postaci. To bardzo dziwnie brzmi, biorąc pod uwagę, że gramy w Crasha. Wiecie, bo upgrade'y do postaci są rzadko kiedy spotykaną rzeczą, jeżeli mam być szczery. I to w Crashu, w sensie. Okej. Okay. A ten czego tutaj szuka? Nie wiem, czego on tu szuka, ale wolę się go pozbyć. Dobra. Bramę mamy odblokowaną. Idziemy dalej, a raczej przejście, nie bramę. Ciągle mi to się jakby z bramami kojarzy, nie wiem czemu. No gdybym doszedł do Mojo Destruktora, to może bym miał teraz z tego życie, kurde. Ja pierdzielę. Nie dziwię się, dlaczego skrzynki są tutaj porozstawione. W końcu tutaj owoce Wumpa będą nas leczyły. Jak ja mam tutaj operować, skoro za każdym razem jest to samo? W sensie... rakieta idealnie spada w miejsce, gdzie... gdzie ja stoję. Co ty tam, kurde, pieprzysz, Engine? Pieprzy 3 po 3. Czekajcie, wait. Nie ma tutaj nic poza Mojo Destruktorem? Nie. Myślałem, że tutaj runda bonusowa jest. Okej.
Dobra. Uwaga. No tutaj na te bomby radzę uważać, bo dlatego, że pikselek... źle staniecie i kurde zaraz ten. I zaraz kurde zginiecie, nie? Wiecie o co chodzi. Combo 15. Jestem w stanie to zrobić tutaj na tych? Chyba ja jestem. No dobra, no to spróbujmy. Może się jeszcze zespawnią. Ale wątpię w to, bo nie widzę, żeby tutaj chociaż chcieli. Nie widzę, żeby próbowali się zespawnić. Ten ogromny, kurde, posok Edgina. Świetne. Ale odnośnie moich wspomnień z ten, jak grałem ze znajomym w tę gierę, to szczerze powiedziawszy ten epizod w miarę nam poszedł. Na pewno poszedł nam lepiej niż poprzedni epizod, który robiłem. O, i mamy combo Kinga wbitego. Dobra, to teraz już mogę spać spokojnie. Jak combo Kinga mamy wbitego. Musiałeś przyjść tutaj. O, dobrze. O to chodziło. W sumie gdybym miał teraz sludge'a i miałbym robić combo Kinga, to wydaje mi się, że tutaj byłoby w miarę prosto robić combo Kinga z tymi minionami. O, 11 życie, nice. 11. Jak taki youtuber. Pozdrawiam Elevena, który i tak pewnie tego nie obejrzy, bo Eleven mnie nie ogląda przecież. Ale jednak pozdrawiam. Szanuję bardzo tego twórcę. Dobra. I teraz żyg. Nie no, dobra, nie będę tak cringe'owo tutaj ten. Ale jest to naprawdę śmieszne, nie? Że kurde, tytan, który w zasadzie może pokonać wszystkich za pomocą żygania. Niektórzy powinni się uczyć takich power-upów, kurde. A jak widzicie, dzisiaj mam taki dobry humor, że w sumie bierze mnie na śmieszkowanie. Trochę. Niestety dalej jestem bez kamerki, dlatego że mi no, gniazdo z tyłu kompa padło i nie mogę sobie pozwolić na kamerkę. A bardzo bym chciał, uwierzcie mi. No ale to tylko też pokazuje, że nawet i bez kamerki jestem w stanie zrobić dobry let's play. Bo mi się przyjemnie go prowadzi. Wam może się przyjemnie ogląda. Mówię tutaj może, bo nie wiem, może komuś się nieprzyjemnie ogląda let's play. Ja się nie będę tutaj za wszystkich wypowiadał. Dobra, tamtego Mojosa żeśmy ominęli. Nie chciałem w sumie ryzykować, dlatego że tam była przepaść i mogło to się naprawdę źle skończyć. Jeżeli mam być szczery. No to będzie teraz ciekawe. Magma Dun versus Sludge. Okej, Rhino Roller widzę tutaj. To nie bez powodu tutaj są porozstawiane te wszystkie te.
Wiecie co? A wezmę Rhino Rollera. Czemu by nie? Jest jednym z najmocniejszych tytanów tutaj, więc jakbym miał go nie brać, trochę byłby to grzech. Dwunaste życie, nice. A dobra, jeszcze tutaj tych trzeba gniotów pocisnąć. I gorów! No to gorem będzie chyba łatwo. O ja, no nie, udało się, ja pierdzielę, no. Co jest grane? Myślałem, że się uda, fuck. Nie ma tutaj Mojo Destruktora. To pewnie po prawej będzie. Zdobędę moje ostatnie życie i znowu trzeba będzie wymyślać taktykę, żeby przejść ten Mojo Room. Najgorszej. Wiecie, co jest zabawne? Że gdy grałem ze znajomym, to ja nie miałem w ogóle żadnych problemów z tym Mojo Roomem. Ale jak robię let's play, to już się problemy pojawiają, już się pojawiają przeszkody. Chin Tickler. Chciałbym ulepszony ten spin attack, żebym mógł w nieskończoność się kręcić. To by było dobre. To by było dopiero dobre. Pomarańczowe.